Jak już pewnie wszyscy wiedzą, GTA San Andreas pierwotnie zostało wydane na konsolę PlayStation 2 jako kompletna gra. Niestety wersja na komputery ostatecznie otrzymała pewne ograniczenia. Wiele elementów, które zostały dodane do wersji na PlayStation 2, zostało całkowicie usuniętych z wersji na komputery. W tym unikalne szczegóły, które bardzo podobały się większości graczy. W oryginalnej wersji gry istniała możliwość używania termowizji, czyli specjalnych okularów, które pozwalały na wykrywanie ciepła. Im cieplej, tym kolor jest czerwony, a im zimniej, tym kolor jest niebieski lub fioletowy. To jest właśnie to, co się zmienia na obu wersjach. Różnica polega na tym, że w wersji na PlayStation 2 ekran jest dużo bardziej rozmazany, a to był element, który został usunięty w wersji na pecety. Czyli efekt w okularach termowizyjnych jest dużo bardziej wyraźny. Ogólnie moim zdaniem efekt na konsoli był bardziej realistyczny, choć dla gracza wygodniejszy jest, gdy filtr jest bardziej wyraźny i większość wybiera efekt, który istnieje na pecetach. Kolejnym aspektem, który jest mniej interesujący niż poprzedni, ale również został usunięty w wersji na pecety i moim zdaniem jest o wiele lepszy w PlayStation 2, jest animacja związana z spadochronem. Jak można zauważyć, podczas skoku ze spadochronu, nasz spadochron wydaje się, że się powiększa, a kiedy zmieniamy prędkość spadochronu, spadochron zgina się w zależności od tego, co robimy. Z jakiegoś dziwnego powodu na wersji komputerowej nie została uwzględniona animacja, mimo że to tylko drobny szczegół, ale to właśnie one czynią tą grę wielką. Następną rzeczą, którą możemy zauważyć, jest zmiana, która była dostępna w PlayStation 2, ale nie w wersji PC-towej, a mianowicie grafika i wszystko, co się z nią wiąże. Początkowo w grze panuje pomarańczowa aura, błyski światła są wszędzie, wszystko jest rozmyte i odległości są narysowane. Oczywiście można to zrozumieć ze względu na ograniczenia w tamtym czasie, ale charakterystyczny pomarańczowy klimat z 2004 roku mógł być w pełni zrealizowany również na PC. Jednak zdecydowano się na wyższy standard jakości i wprowadzono nową pogodę. GTA San Andreas na PlayStation 2 jest zwykła, prosta i pozbawiona głębi w porównaniu do wersji komputerowej. Choć detale są ważne, to jednak w przypadku tej gry są one bardzo mało istotne. Warto zaznaczyć, że grafikę można dostosować w większości gier na komputery, ale na PlayStation 2 jest to niemożliwe. W przypadku San Andreas jedynym sposobem na poprawienie wizualnej jakości gry na PlayStation 2 jest zwiększenie rozdzielczości, ale efekty wizualne pozostają na niskim poziomie. Jednym z nielicznych elementów, które są różne w zależności od wersji, są detale w postaci przedmiotów na ulicach. W wersji na PC-ty są one bardziej zróżnicowane i urozmaicone. W grze na PlayStation 2 jest ich mniej, co wynika z ograniczeń technologicznych konsoli, jednak nie ma to większego wpływu na rozgrywkę. W misji o nazwie Dom na Wzgórzach musimy odzyskać posiadłość dla handlarza narkotyków, który nazywa się Big Pop. W tej misji występują animacje, które pojawiają się tylko raz i są mało istotne dla gry. Na początku misji w wersji na PC-ty telewizory w tle są całkowicie statyczne, czyli obraz nie zmienia się, a w wersji na PlayStation 2 ma animowany obraz. Jak widzieliście na początku, są dwie animacje, a druga dotyczy akwarium, które znajduje się za postaciami. Bańki powietrza w wersji na PC-ty są animowane, a woda nie porusza się. Jest to mały szczegół, który w wersji na PC-tach powinien być lepszy niż w wersji na PlayStation 2. Ciekawe jest to, jak wersja, która powinna być w sumie lepsza, okazuje się nie taka dobra. Przejdźmy do kolejnej ciekawostki. W wersji na PC-ty brakuje jednego koła lub więcej w niektórych pojazdach. Przykładem jest ciężarówka Road Train, która powinna mieć więcej niż 4 tylne koła. W wersji na komputer brakuje ich i może być to interpretowane jako błąd. Podobny problem występuje w przypadku Yosemite, brakuje dwóch tylnych kół, co wygląda dosyć dziwnie. Błąd ten występuje również w przypadku lawety DFT-30, ale tym razem brakuje tylko jednego koła. Jeśli ktoś zna powód tej zmiany, możecie dawać znać w komentarzach. Ostatecznie wersja PlayStation 2 jest lepiej dopracowana w tej kwestii. Wersja na PlayStation 2 zawierała sklep z ubraniami o nazwie Urban, który został usunięty w wersji na PC-ty, lecz sam sklep w środku jest identyczny jak w poprzedniej wersji, ale jeśli spojrzymy na małe szczegóły, jakbyśmy porównywali oba te miejsca, to zauważymy, że na podłodze w wersji PlayStation 2 widnieje nazwa marki Suburban, podczas gdy w wersji na PC-ty nie ma żadnej nazwy. Coś, co również zostało usunięte w wersji na komputery, ale było włączone na wersji na PlayStation 2, to tryb dwuosobowy na jednym ekranie. Mamy blip, który daje nam możliwość gry z dwoma kontrolerami w trybie lokalnej rozgrywki wieloosobowej, gdzie oczywiście drugi gracz będzie sterował drugą postacią. W zasadzie nie jest to opcja, która jest powszechnie znana, ale została usunięta, ponieważ jak wiecie, gra z dwoma osobami na jednej klawiaturze i myszy lub kontrolerze jest niegrywalna. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale jest to po prostu bardzo ciężkie. Jednak na konsoli korzystamy z padów, co oznacza, że jedna osoba posiada jednego pada, a druga drugiego, więc byłoby znacznie łatwiej grać w trybie wieloosobowym na konsoli. Granie w tym trybie na PC-cie byłoby bardzo niewygodne i w pewnym sensie bezsensowne, ponieważ wraz z dodaniem GTA na PC-cie mogliśmy już korzystać z modyfikacji SAMP, które umożliwiła tryb multiplayer, gdzie możemy grać już na dwóch komputerach z osobami z całego świata na różnych serwerach. Wersja na komputer nie zawiera dekoracji kasyna Four Dragons. Jak możemy zauważyć, te kable wyglądają dosyć skomplikowanie. Nie są kompletnie z niczym połączone i lewitują w powietrzu. Za to na starszej wersji na PlayStation 2 były one bardziej udekorowane, głowami smoków z ogniem i innymi dekoracjami, a bezprzewodowe kable były wcześniej podparte na kolumnach, których aktualnie nie zobaczymy. Nie wiem, czy zrobiono to celowo, czy osoby odpowiedzialne za mapowanie nie zwróciły na to uwagi, ale ogólnie wydaje mi się, że bezprzewodowa wersja na Bluetooth jest najlepszą opcją. Co więcej, menu pauzy w PlayStation 2 pozwala na wyświetlenie kontrolerów i
i przycisków bez konieczności wchodzenia w opcje gry. Można również zobaczyć mapy i naszą lokalizację bez potrzeb i otwierania. To drobiazg, ale warto o tym wspomnieć. Następna rzecz, która uległa zmianie, jest to warsztat lakierniczy w Las Venturas, niedaleko piętrowego parkingu. Ten warsztat, jak możemy zauważyć, jest niedziałający, chociaż istnieje możliwość naprawy samochodów tutaj, ale brama nie otwiera się, nawet jak się bardzo blisko zbliżymy. Ponadto ta lokalizacja nie pojawia się na mapach, ale zgadnijcie, co się stało z tym lakiernikiem na wersji z konsoli. Jeśli zgadliście, że wersja na PlayStation 2 jest zupełnie odwrotna, to macie rację. W tej wersji jest w pełni funkcjonalna i nawet pojawia się na mapie. Nie wiem, dlaczego usunęli ją z wersji z 2005 roku, ponieważ była funkcjonalna i bardzo przydatna. Przejdźmy do następnego punktu. Następnym punktem jest to, że w pierwszej wersji GTA San Andreas, jak możecie zobaczyć na ekranie, są fazy księżycowe. W wersji PC-towej księżyc zawsze będzie taki sam, niezależnie od dnia, pogody lub godziny. Zawsze będzie miał tą samą nudną fazę. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest to, że na wersji komputerowej ruch śmigieł w helikopterach jest gorszy od tych na konsoli. Niestety z wersji PC-towej usunięto efekt ruchu, który miała poprzednia wersja. Twórcy po prostu nie przykładali zbyt dużej uwagi do drobnych szczegółów przy przenoszeniu gry na komputery. Moim zdaniem początkowa wersja śmigieł dodawała większego realizmu. Przejdźmy teraz do innych rzeczy, a mianowicie do dwóch zmian w wyglądzie wnętrz. Pierwsza to klub, którego lokal zostaje kupiony przez nas w trakcie gry. Porównanie do wersji komputerowej, wersja na konsole ma wszędzie dym oraz lepsze światła, co daje miejscu bardziej imprezowy klimat. Można to uznać za coś niepotrzebnego, ponieważ w trakcie gry nie można odwiedzić tego miejsca, a jedynie w misji z właścicielem tego klubu. Jednakże podobnie jak w przypadku misji Dom na Wzgórzach, także w tej misji można zauważyć różnicę między dwoma wersjami. To sprawia, że nawet najmniejszy szczegół może robić różnicę. W sklepie z zabawkami i elektroniką prowadzonej przez Zero na wersji PS2 w środku mogliśmy znaleźć chodzących klientów, a na nowszej wersji na komputery już nie. To było na tyle, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy waszym zdaniem na plus, że niektóre rzeczy zostały usunięte w nowszej wersji.